Ja nie miałem wątpliwości, że wygramy, natomiast dzięki temu, że trener sporo rotował i tak mam wrażenie przed playoffem odświeżał skład i każdemu pozwolił się poruszać, to miałem dużo satysfakcji, bo powiedziałem uśmiechy na twarzach i każdy coś wnosił. W związku z tym były momenty słabsze, gorsze, natomiast wygraliśmy zdecydowanie 3-0 i to jest najważniejsze. Już tyle razy w tym sezonie wypowiadałem słowo nieprawdopodobne, że ono może być wychwychtane, natomiast zdecydowanie to jest wynik, który był w sferze marzeń wielu klubów. Za nami są potęgi, które przez lata budują swoją stabilność i jakość sportową. W związku z tym jest to niesamowite dokonanie i trzeba pogratulować, podziękować wszystkim członkom sztabu, zespołu, kibicom, wszystkim ze strony organizacyjnej, że tego dopięliśmy. Natomiast w chwili obecnej wszystko w naszych rękach. Mamy wolną rękę, żeby walczyć dalej. Może uda się coś z tego jeszcze ciekawego wykręcić. Ona była stosunkowo wyrównana, ponieważ mieliśmy tylko jeden moment potknięcia, może nie załamania, ale takiego zawahania na początku drugiej rundy. Natomiast poza tym małym punktem graliśmy bardzo, bardzo stabilnie, graliśmy założoną na początku siatkówkę i taktykę, w związku z tym jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast no, jeżeli zakończenie rundy zasadniczej jest jakimś momentem podsumowania, to nie sposób nie przypomnieć, że anulowano nam 3 punkty wygrane z Stocznią Szczecin. W związku z tym nie wpłynęłoby to w chwili obecnej, jak widać, na układ tabeli. Wciąż pozycji numer 3 nie dogonilibyśmy się. Natomiast jednak o tym, że byliśmy jednymi z nielicznych, którzy również potwierdzili swoją jakość, wygrywając ze Stocznią Szczecin taką bardzo mocną i pełną gwiazd, to o tym nie można zapominać i to tylko na potwierdzenie, że to czwarte miejsce nie jest przypadkowe. Moje marzenie jest bardziej przyjemne niż zespołu, ponieważ zespół ma prawo marzyć o medalach i ma prawo marzyć o występach w Lidze Mistrzów, natomiast moje marzenie takie długofalowe jest, aby klub ustabilizował się w tym gronie najlepszych i czy to będzie pierwsza szóstka, czy pierwsza ósemka, chciałbym, żeby do tego nas, żebyśmy do tego kibiców przyzwyczaili, natomiast zażartowałem ostatnio, że chciałbym dożyć czasów, w których kibice zamiast skandowania w podziękowaniu mojego imienia będą żądać dymisji, kiedy nie awansujemy do playoffu, bo to będzie oznaczało, że we wcześniejszych latach wykonaliśmy taką robotę i tak ich przyzwyczailiśmy do dobrego, że wypadnięcie z playoffu będzie powodem do utraty tego zaufania. Więc żartując, chciałbym, żebyśmy przez kolejne lata wykonali tak świetną robotę i mieli tak świetne wyniki, że jak po kilku latach do playoffu się nie zakwalifikujemy, to żeby zażądali mojej dymisji, to będzie potwierdzenie tej pracy, którą teraz robimy. Jesteśmy razem i walczymy o dobre imię miasta, wizerunku naszego miasta. Nie wszystkim jest to na rękę i widocznie jest to wyraz sympatii czy wsparcia ze strony kibiców.